Cześć. Bardzo często, kiedy tworzymy nowe aplikacje, większe aplikacje, które wiemy, że będą wykorzystywane przez wiele użytkowników, chcielibyśmy Móc się zabezpieczyć przed przypadkowym usunięciem danych przez jakiegoś użytkownika. Nieraz już miałem w swoich systemach taką sytuację, że ktoś usunął jakiś rekord w bazie danych, usunął jakieś dane i potem przychodził do mnie. Ej, Kajetan, może byśmy mogli jakoś przywrócić te dane, bo ja właściwie nie chcący to usunąłem i chciałbym je z powrotem. No i jeżeli nie zabezpieczymy się przed tym, no to mamy dwa wyjścia. Albo powiedzieć mu, no niestety, jeżeli usunąłeś, no to usunąłeś, to nie ma tych danych. Albo ewentualnie trzymać jakiś. Długie backupy na wypadek właśnie takich przypadków, i wtedy możemy z backupu odzyskać jakieś dane, natomiast to jest niezwykle czasochłonne. Dlatego też powstała taka metoda jak Soft Delete, takie miękkie usunięcie, dzięki któremu nigdy nie usuwamy nic z naszej bazy danych, jedynie manipulujemy kilkoma flagami. Oczywiście pokażę Ci, w jaki sposób to działa. Mam tutaj przygotowany. Przykładowy projekt, który został stworzony przez jednego z kursantów szkoły.neta i jest to projekt Web API przy użyciu czystej architektury. Więc mamy odpowiedni podział na projekty. I dzisiaj, w tym filmiku, głównymi elementami, które będą nas interesowały, to będzie warstwa Persistance, czyli tam, gdzie definiujemy połączenie z naszą bazą danych, a także warstwa Domain, gdzie tworzymy entity, y, nasze bazo danowe, czyli elementy, które zostaną potem zmienione, czy przepisane na schemat naszej bazy danych. Od razu powiem, że w tym filmiku będę wykorzystywał i w tym projekcie będę wykorzystywał Entity Framework Core, natomiast wszystkie te zasady można zaimplementować w dowolnym ORM-ie, w, w dowolny sposób, jaki będziesz się łączył z bazą danych, można taki sam cel osiągnąć. Ale o co chodzi? Spójrzmy sobie na kontekst. Kontekst jest standardowy, jest zupełnie standardowy. Mamy definicję e, naszych db-setów, wszystko jest w porządku. Natomiast najciekawszą dla nas e, rzeczą jest SaveChangesAsync. Changes Async. Co to Safe Changes Async robi? E, nadpisuje nam standardowy Safe Changes, czyli e, naszą metodę w kontekście, która ma zapisać wszelkie zmiany, które e, przy danym wywołaniu zostały wprowadzone. I będziemy za pomocą change trackera sprawdzać, które entity, które entry zostało zmienione. Natomiast tutaj już widać, że jest jeden element, którego jeszcze do tej pory nie opisywałem: auditable entity. Auditable entity mieści się w projekcie domain. Jest to taka klasa bazowa dla większości moich klas entity dzięki której będę potem miał mniej pisania w pozostałych metodach. Co ona robi? Co się tutaj znajduje? Posiadam tutaj po pierwsze ID, dzięki czemu za każdym razem przy każdej tabeli, przy każdej klasie będę miał odpowiednie ID, odpowiedni klucz ustawiony. No i mamy kilka property. Pierwsze dwa property mówią nam o tym, kto utworzył dany rekord i kiedy to zrobił. Kolejne dwa to kto zmodyfikował dany rekord i kiedy. Ostatnie dwa są odpowiedzialne za wskazanie, kto dezaktywował dany element i kiedy. No i jest jeszcze jedna flaga status ID, w tym przypadku jest to int, może to być również bool, może się nazywać isActive, może się do nazywać dowolnie. W każdym razie taka flaga ma nam wskazywać, czy dany rekord jest aktywny, czy nieaktywny. I jeżeli chcielibyśmy usunąć, czy dać użytkownikowi możliwość usunięcia, wtedy po prostu będziemy zmieniać tą flagę. I teraz możemy wrócić do tego, w jaki sposób będziemy tą flagę usuwać. No właśnie, jeżeli moje auditable entity, które jest tak naprawdę elementem większości moich klas entity, czyli jest to klasa bazowa, po której dziedziczą moje entity, jeżeli tego typu klasa zostanie zmieniona, zostanie złapana przez change tracker, wtedy wejdzie nam do tego foriča, wtedy będziemy robić tutaj kilka elementów. I jeżeli będziemy chcieli dodać dany element, to automatycznie dodadzą się elementy takie jak created by i created. Tutaj w tym przypadku jest jeszcze empty string, bo nie doimplementowaliśmy możliwości ściągnięcia nazwy użytkownika, który jest zalogowany, ale to oczywiście można zrobić później. Kiedy został taki rekord utworzony, i właśnie ustawiamy ten status ID na 1, żeby mieć pewność, że wtedy ten rekord zostanie utworzony faktycznie i dodatkowo dostanie flagę jako aktywny. Jeżeli będziemy modyfikować dane entity, dane entry, wtedy będziemy tylko i wyłącznie zmieniać flagi dotyczące tego, kto zmodyfikował i kiedy. No i jeżeli będziemy usuwać takie entity czy takie entry wtedy mamy najciekawszą sytuację wtedy mamy najwięcej zmian po pierwsze zmieniamy to kto i kiedy zmodyfikował no bo jakby nie patrzeć to jest modyfikacja kto i kiedy dezaktywował ustawiamy to status id czy is active na 0 albo na false dzięki czemu dalej nie będzie się ten to entry wyświetlało w aplikacji i najważniejsza zmiana zmieniamy stan tego entry z deleted na Bodyfight. Jeżeli nie zmienilibyśmy tego, po prostu ten rekord zostałby usunięty. Najpierw dane zostałyby zmienione, potem by został usunięty, czego nie chcemy, no bo właśnie chcemy, żeby zostały nam te dane w systemie. Więc właśnie musimy zmienić to, to entity. W jaki sposób to będzie potem działało? Przejdźmy sobie do naszej aplikacji i na przykład. Właśnie przechodzimy do handlera do usunięcia jakiejś restauracji, jakiegoś entity i zobaczymy, że na samym końcu jest wywołanie standardowego remove z Entity Framework. To jest standardowa metoda, która normalnie służy do tego, żeby usuwać dane. A to, co robi Entity Framework Core, to zaznacza na samym początku to, że ten to entry jest do usunięcia. Nadaje mu stan deleted i dopiero po standardowym save changes async. Taki wiersz z bazy danych, czy taka ilość danych zostaje usunięta, ale w związku z tym, że dopisaliśmy sobie do kontekstu właśnie nadpisanie naszej metody, najpierw zmienimy sobie stan, najpierw ustawimy wszystkie flagi, a dopiero na samym końcu u, wywołamy standardową metodę Save Changes Async. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie działało. Najpierw pokażę Ci krótki zrzut z Management Studio z samej bazy danych. Wcześniej już utworzyłem jedną restaurację w moim systemie, i ta restauracja ma jakieś tam sobie dane i chcielibyśmy usunąć taką, taki wiersz, taki rekord z mojej bazy danych. W jaki sposób to robimy? Przechodzimy do swagera, który już powinien mi się uruchomić. I przy kontrolerze restaurants mamy metodę delete jeżeli wyrzucimy jedyneczkę możemy wywołać tą metodę po chwili powinniśmy dostać informację że wszystko poszło w porządku i teraz kiedy kiedy odświeżę mój widok danych, zobaczę właśnie, że status ID został ustawiony na 0. Inactivated został ustawiony na aktualny czas i wszystko teoretycznie byłoby dobrze. Wystarczy potem przy wyświetlaniu takich danych pobierać tylko i wyłącznie te elementy, które mają status ID 1 i jesteśmy w domu. Jest to super sprawna. Metoda do tego, żeby faktycznie tworzyć takie soft delity, tym bardziej jeżeli utworzymy sobie jeszcze jakieś filtry na query, które automatycznie będą nam pobierały tylko i wyłącznie rekordy ze status ID równy 1, to wtedy w ogóle jest bajka, nie musimy się niczym przejmować, o niczym nie musimy pamiętać. Natomiast mamy jeden problem, nagle zniknęły mi stąd dane. Dlaczego one zniknęły, już ci tłumaczę, tylko muszę wrócić do kodu. Tak, jak wspominałem, mamy sytuację taką, że mój restaurant specification dziedziczy po Auditable Entity i dlatego właśnie został on podciągnięty do Change Trackera. Wszedł mi w tego foricza, wszystko było w porządku. Natomiast jest jeszcze jedna sytuacja. Tutaj mamy coś takiego jak adres adres. Dziedziczy po nieco innej klasie, po Value Object. Value Object jest to taki właśnie obiekt, dzięki któremu mamy w naszej klasie, możemy zagnieżdżać inne klasy i tworzyć bardziej złożone obiekty. Natomiast w bazie danych będzie nam się nieco wypłaszczać ta struktura. Nie będziemy tworzyć oddzielnych tabel do tego, żeby przetrzymywać adresy, jeżeli ich nie potrzebujemy, tylko zostanie ona pokazana właśnie w formie dodatkowych kolumn i tutaj mamy, mamy tego przykład, właśnie jest adres city, adres postcode, adres street, to wszystko jest właśnie zapisane, jak widzisz, w adres city, postcode, street, house number i tak dalej, i Dzięki temu mamy właśnie taką wypłaszczoną strukturę na bazie danych, która bardzo często może być korzystna, natomiast niestety stało się tak, że kiedy usunęliśmy nasz rekord za pomocą soft delete, to sam status naszego głównego entity został ustawiony na 0, ale ten value object został wyczyszczony. Jak możemy temu zapobiec? No możemy oczywiście dorobić drugiego foricza, który będzie nam sprawdzał dodatkowe rzeczy. Czyli napiszemy sobie forage var entry in Change tracker i jako entry skażemy ten value object. Dzięki temu również value object zostaną odpowiednio rozpoznane. I tutaj możemy zastosować w zasadzie dokładnie ten sam switch, którego zastosowaliśmy tutaj. Z tą różnicą, że kiedy będziemy dodawać taki rekord, to zawsze on będzie dodawany tak samo, i kiedy będziemy usuwać, czy kiedy będziemy modyfikować, to musimy zmienić jedną rzecz. Właściwie modyfikować też raczej nie będziemy. Jedyne co będziemy robić, to będziemy usuwać, i przed tym chcemy się zabezpieczyć, i tutaj chcemy zaznaczyć tylko i wyłącznie to, że te dane będą modyfikowane. I jeżeli tak zrobimy sobie naszego foricza, żeby on modyfikował za każdym razem nasze value objekty, wtedy również. Będziemy zabezpieczeni. Oczywiście możemy sprawdzić, jak to działa, natomiast najpierw muszę wypełnić z powrotem moje elementy w mojej restauracji. I teraz wszystko jest w porządku, więc wracam do mojej aplikacji. Jeszcze raz przechodzę do endpointa odpowiedzialnego za usuwanie danych, i teraz, kiedy będę chciał usunąć dane, znowu dostanę 200, znowu będę miał informację o tym, że wszystko poszło w porządku. I kiedy zmienię, kiedy odświeżę mój widok, nadal będę miał wszystkie dane w value Object. I teraz jeszcze jedna rzecz. Dlaczego właściwie nie ustawiłem w DB kontekście wszystkich entry, wszystkich entry, które moglibyśmy utworzyć. No bo nie zawsze będziemy chcieli wszystkie entry pod to właśnie podciągać. Nie zawsze będziemy mieli auditable entity dla wszystkich naszych tabel. Nie wszystkie tabele będą musiały być tak, Audytowalne. Możemy um, zrobić inną. Strukturę na przykład dla tabel, które będą naszymi słownikami, wtedy wiemy, że tylko administratorzy mogą tym manipulować, więc możemy im nazwijmy to bardziej zaufać, będziemy wiedzieli co będą robić. I kiedy wtedy usuniemy, to już nie musimy sprawdzać tych wszystkich danych, nieco nam się uszczupli sama wielkość bazy danych, co też może być korzystne. Dlatego za każdym razem, kiedy chcemy jakąś konkretną klasę podciągnąć, pod takiego soft delete'a, to musimy tutaj utworzyć odpowiedniego forage'a. Mam nadzieję, że ten typ usuwania, miękkiego usuwania danych, może ci się przydać w Twoich przyszłych projektach. Zachęcam Cię do tego, żeby chociażby dla treningu zaimplementować sobie takie metody, bo w wielu projektach komercyjnych będzie taka metoda wykorzystywana, właśnie ze względu na bezpieczeństwo danych, które przechowujemy w naszym systemie. Na dzisiaj dziękuję, jeżeli spodobał Ci się filmik, proszę zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się myślę bardzo niedługo.